Dzień dobry Państwu, reprezentuję Stowarzyszenie Opcja Społeczna. Chciałbym się wypowiedzieć na temat, który od czasu do czasu jest dla Was w telewizji, a szczególnie dla Pań lansowany, Kongres Kobiet, organizacje kobiece i feministyczne. Zwróćcie uwagę, kto organizuje te całe przedstawienie. Takie kobiety jak na przykład Henryka Bochniarz. Kto to jest? Kiedy była młodą osobą, pracowała w komunistycznym Ministerstwie Koniunktur i Cen. Czyli miała bardzo dobrą, przyjemną i bardzo dobrze płatną pracę. Później, kiedy zaczął się zmieniać system, po stanie wojennym, była finansowana przez Fundację Fulbrighta i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, żeby tam studiować. Czyli my w Polsce mieliśmy stan wojenny, mieliśmy kartki, nie mieliśmy towarów w sklepach, tylko mieliśmy ocet, a pani Henryka Bochniarz, kobieta, która organizuje Kongres Kobiet, w tym czasie była finansowana, miała paszport, mogła wyjechać z kraju, bo przypominam, z Polski wtedy nie mógł wyjechać nikt normalnie, kto nie miał pozwolenia Służby Bezpieczeństwa i paszportu, który był wydawany przez organa władzy, ale trzeba było się o to bardzo mocno starać. I ta kobieta, kiedy była ta żelazna kurtyna, granica, mogła sobie swobodnie wyjechać, była finansowana przez polski rząd komunistyczny, a także przez Fundację Fulbrighta ze Stanów Zjednoczonych. Ta kobieta dzisiaj organizuje Kongres Kobiet. O co chodzi bogatym kobietom z byłego układu komunistycznego? Otóż ta ideologia komunistyczna została rozwiązana po to, aby ci ludzie, którzy będąc w ministerstwach komunistycznych zarabiali bardzo małe pieniądze, otrzymywali samochody na talony, mieszkania na talony, pończochy na talony, chcieli po prostu żyć jak na zachodzie i mieć swoje pieniądze. Dlatego rozwiązali system. Rozwiązali system w Polsce i w Rosji. Z Rosji przyszedł rozkaz z KGB rozwiązać system komunistyczny, a w Polsce przeprowadzono to jak w tym kraju socjalistycznym modelowo, jako pierwszym kraju, a później cały blok się rozpadł. Otóż tym kobietom, które doszły do władzy po rozwiązaniu systemu komunistycznego i pracowały później w różnych rządach Bieleckiego, Tadeusza Mazowieckiego, ministerstwach, fundacjach, dokonywały prywatyzacji. Chodzi o to, że kobiety to teoretycznie jest 50% elektoratu wyborczego. Antagonizując grupy społeczne, na przykład kobiety, mężczyźni, osoby heteroseksualne, czyli z osobami homoseksualnymi, oni grają na elektoracie. I teraz, przedstawiając się jako osoba, która reprezentuje kobiety, pani Henryka Bochniarz, w telewizji widzimy ją przy panu Kwaśniewskim, przy panu Komorowskim, przy panu Tusku. Ona daje znak wyborcom, kobietom, popierajcie pana Kwaśniewskiego, popierajcie Tuska, popierajcie Platformę, popierajcie tego. Dlatego połowę elektoratu. Po prostu antagonizuje grupy społeczne, żeby wygrać swoją pozycję i w wyborach utrzymać się dla tamtych pozostałych partii. Henryka Bochniarz jest kobietą, która zasiada w wielu radach nadzorczych. Na przykład w Radzie Nadzorczej Commercial Union, w Lucas Banku, spółce Agora, to jest koncern medialny pana Adama Michnika, oraz w Radzie Nadzorczej TVN-u, a także jeszcze w kilku mniejszych. Dokonywała, brała udział w prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA, firmy, dla której opracowała konsulting. Założyła po prostu firmę, napisała taki plan konsultingowy, dlaczego warto sprzedać, to wszystko, co jest w planie, i wzięła za to ponad 7 milionów złotych. I dzisiaj odwdzięcza się w ten sposób tym ludziom, którzy dokonywali w Polsce tej prywatyzacji. Bo właśnie prywatyzacja była kluczem do zrozumienia wszystkiego, co się w Polsce działo po 1989 roku. Przemiany własnościowe to były przemiany, które miały doprowadzić do tego, aby tacy ludzie, którzy pracowali w tych ministerstwach komunistycznych, po prostu lekką rączką dostali pieniądze. Bo przecież firma, na przykład Commercial Union, nie zatrudnia pani Henryki Bochniarz tylko dlatego, że ta kobieta przykładowo zorganizowała biura Commercial Union w całej Polsce
i nagoniła z milion klientów. Nie, ona była w rządzie, ona pomagała dla tej firmy dostać koncesję, wejść na polski rynek i teraz ta firma nie daje jej na przykład walizki, łapówki, tylko mówi, proszę pani, bo taki jest nowoczesny model korupcji, ma pani u nas pracę. Podobna sytuacja była z byłym premierem z PiS-u Marcinkiewiczem. Zakończył premierowanie rok, czasu premierował, później nagle pojawia się w Londynie jako doradca Goldman Sachs banku. Otrzymał tam pracę na 5 lat, teraz został zwolniony. Jego pensja wynosiła 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Dostał tak duże pieniądze, 50 tysięcy dolarów miesięcznie dla niego, na tyle go wyceniono, że zrezygnował z małżeństwa ze swoją żoną, rozwiódł się, pan Kazimierz Marcinkiewicz, poznał młodą kobietę, ożenił się z nią, skończyła mu się teraz praca i nie wiadomo, czy małżeństwo jego nie zakończy się rozwodem. Natomiast w starym małżeństwie zostawił czwórkę dzieci i rozwiódł się z żoną. Więc widzimy, jak ten układ korupcji działa na polityków. Obserwujcie i patrzcie, że komunizm i wszelkie socjalizmy, wszelkie ruchy lewicowe tworzą antagonizmy. Jeżeli w Polsce na przykład nie ma mniejszości narodowej, która na przykład jak w Kosowie Albańczycy została napuszczona na Serbów, to napuszczają Polaków na Polaków. Kobiety na mężczyzn, zdrowych seksualnie, heteroseksualnych na homoseksualnych i za to płacą. Ta kobieta Henryka Bochniarz była w Białymstoku z wykładem dotyczącym różnorodności w pracy w hotelu Krystal. Przyszły jakieś panie, ale żadna z tych pań nie płaci składki na ten kongres kobiet, bo kobiety są dosyć praktyczne, a mimo to ktoś zapłacił za lokal, wynajęcie lokalu w Krystalu. Z tyłu był bufet, szwedzki stół. Proszę zwrócić uwagę na te szczegóły i oczywiście dziennikarze, żeby po zakończeniu tego spotkania dla publiczności, dla całego województwa, dla całego kraju pokazać, że te kobiety reprezentują kobiety, a tak naprawdę tym kobietom chodzi tylko i wyłącznie o własny interes, bo Kongres Kobiet stawia na przykład taki postulat, równość kobiet i mężczyzn, a jak to wygląda? Żeby te panie miały 40% w radach nadzorczych. I pani Henryka Bochniarz, proszę bardzo, Komercjant Union, Lukas Bank, Agora i Rada Nadzorcza TVN-u. To są właśnie ci ludzie i tak należy ich odbierać. Po prostu są sprzedajni.